Witam Państwa serdecznie. Dziękuję za takie przybycie. Pozwólcie Państwo, że przedstawię dzisiaj moje publiczne oświadczenie odnoszące się do słów, insynuacji, które były w formie pytania przedstawione przez mojego kontrkandydata w wyborach do Senatu RP, pana Mieczysława Augustyna. Słowa te w sposób niewybredny sugerowały, iż w jakimś okresie mojego życia byłem przez sąd uznany za przestępcę. Przede wszystkim chciałbym, proszę Państwa, skupić się na tym, że przedstawię tą formę oświadczenia. Mamy okres kampanii wyborczych, gdzie każde słowo może być wykorzystane przez konkurenta. Każde słowo oczywiście niedookreślone i może to być przyczynek do tego, że i ja stanę się osobą, która będzie, że tak powiem, pozwana w trybie wyborczym. Kandydat Mieczysław Augustyn, nie mając argumentów merytorycznych i w obliczu słabnącego poparcia, posunął się w ubiegłym tygodniu do tego i zadał publicznie niewybredne pytania, zawierające zdaniem wielu insynuacje, iż w jakimś okresie mojego życia byłem uznany przez sąd winnym popełnienia przestępstw. Oświadczam, i słowa kandydata Augustyna są nieprawdziwe i miały na celu jedynie zdyskredytowanie mnie jako jego konkurenta w wyborach do Senatu RP. Kandydat Augustyn, nie mając argumentów merytorycznych, posunął się do bezpodstawnych personalnych ataków na moją osobę, chcąc zniszczyć moją reputację. Zrobił to moim zdaniem celowo i cynicznie, biorąc przykład z nieakceptowanej przez wielu tzw. brudnej kampanii wyborczej. Dlaczego tak sądzę? Otóż kandydat Augustyn doskonale bowiem wie, iż od prawie 20 lat pełnię funkcje publiczne lub do ich pełnienia aspiruję. Byłem ławnikiem w Sądzie Rejonowym w Pile. W kadencjach 1998-2010 byłem radnym Rady Miejskiej, a w 2010 roku byłem kandydatem w wyborach do Rady Powiatu. W 2014 roku zostałem natomiast etatowym członkiem Zarządu Powiatu Pilskiego. Zatem moje funkcje powodowały, że każdorazowo byłem przez organy państwa sprawdzany, czy nie widnieję w Krajowym Rejestrze Karnym, czytaj, czy nie jestem przestępcą. Oświadczam kategorycznie i mocno podkreślam, że gdybym choć przez chwilę był wydany na mnie jakikolwiek wyrok skazujący lub warunkowo umorzający postępowanie karne, to widniałbym w rejestrze karnym. Nie mógłbym przez długie lata uczestniczyć w życiu publicznym. Nigdy zatem żaden sąd w naszym kraju nie uznał mnie za przestępcę. Byłem i jestem niewinnym obywatelem tego kraju. Proszę Państwa, tu mam taki graficzny wykaz funkcji, które pełniłem przez ostatnich prawie 20 lat. Gdybym, tak jak wspomniałem, przed momentem był uznany w jakimkolwiek momencie, chociaż na 5 minut, jako przestępca, nie mógłbym pełnić tych funkcji, nie mógłbym aspirować do pełnienia tych funkcji. Co jeszcze jest ważne i istotne? Przez wiele lat byłem zatrudniony w Polskim Górnictwie Naftowym i Gazownictwie, spółka akcyjna w Warszawie. Moja praca w tej firmie wiązała się z tym, że posiadałem dostęp do informacji stanowiących tajemnicę zawodową i po części tajemnicę państwową ze względu na ochronę bezpieczeństwa energetycznego kraju. W związku z tym musiałem posiadać tak zwany certyfikat poświadczenie bezpieczeństwa. Certyfikat jest wydawany pod nadzorem Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Taki certyfikat posiadają osoby, które szczególnie muszą chronić informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa i tajemnicę państwową. Dokument został wydany prawie 10 lat temu i jest ważny do dnia dzisiejszego. Gdybym w jakimś momencie mojego życia został uznany przez sąd za przestępcę, automatycznie zostałbym pozbawiony tego certyfikatu. To jest, proszę Państwa, kopia tego certyfikatu. Pod spodem mam również informację, że o tym, że posiadam taki certyfikat w związku z podjęciem przeze mnie pracy jako etatowy członek zarządu, że informacja ta została wysłana do Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Nie musiałem być poddawany szczegółowej procedurze sprawdzającej przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego z chwilą objęcia właśnie ostatnio nowego stanowiska etatowego członka zarządu. Dlatego, że taki dokument posiadam od prawie 10 lat. Dokument ten ma ważność do 2017 roku. Chociażby te dwa przedstawione przeze mnie fakty świadczą o tym, iż kandydat Augustyn doskonale wiedział, że nie mogłem być nigdy uznany przez wymiar sprawiedliwości za przestępcę i nim nie byłem.
Proszę Państwa, tu mam jeden z wyciągów z tak zwanego Krajowego Rejestru Karnego. Nigdy w tym dokumencie nie widniał żaden wyrok skazujący moją osobę. Nigdy nie widniałem w tym dokumencie jako, mówiąc potocznie, tak zwany przestępca. Zadając mi w ubiegłym tygodniu takie pytania, kandydat Augustyn chciał w mojej ocenie poniżyć mnie w opinii publicznej. To nie pierwsze takie zachowania kandydata Augustyna wobec mojej osoby. Pół roku temu kandydat Augustyn publicznie oczernił starostę pilskiego, mnie i innych urzędników, zarzucając nam złamanie przepisów prawa i oznajmił, iż doniósł do nas, podobno do CBA. Do dnia dzisiejszego żadna instytucja w naszym kraju nawet nas nie wezwała do złożenia wyjaśnień. Mam na myśli siebie i członków zarządu powiatu pilskiego. Jak dzisiaj przeczytałem na jednym z portali, CBA nawet się tą sprawą nie zajęła. Nikt zatem słów kandydata Augustyna nie potraktował poważnie. Słowa te jednak pozostały w przestrzeni publicznej. Kilka dni temu kandydat Augustyn wytoczył proces wyborczy staroście Złotowskiemu i przegrał go. Oczywiście na tę chwilę nieprawomocnie. Manipulacje słowami, insynuacje o łamanie przepisów prawa, pomawianie mojej osoby to moim zdaniem jedne z metod działania kandydata Augustyna. Kandydat Augustyn w swoich insynuacjach dotyka także mojej rodziny, w tym mojego syna, który jest członkiem mojego komitetu wyborczego i pomaga mi w kampanii. Skoro mój syn jest członkiem mojej rodziny, a senator Augustyn wypowiadał się o mojej rodzinie, jest to fakt oczywisty. Mój syn widnieje na kopii zgłoszenia do Państwowej Komisji Wyborczej i jest członkiem 15-osobowego mojego komitetu wyborczego. Mój syn wspiera mnie w kampanii. Mój syn nawet chciał być pełnomocnikiem moim wyborczym. Niemniej jednak rozpoczął miesiąc temu studia w Poznaniu i uznałem, że będzie to dla niego zbyt absorbujące zadanie. Ja nigdy nie powoływałem się w debacie publicznej na fakty z prywatnego życia kandydata Augustyna. Uważam, że takich rzeczy nie wolno robić. Kandydaci powinni wspierać się merytorycznie, mówić o swoim programie wyborczym, o tym, co mają do zaoferowania swoim wyborcom. Teraz jednak sprowokowany i zmuszony przez kandydata Augustyna zrobię jeden mały wyjątek i posłużę się jednym tylko przykładem. Niedawno media pisały o tym, że senator Augustyn tak dba o prawa osób w podeszłym wieku, o prawa seniorów, że zatrudniał jako szef domu pomocy społecznej, będącą w podeszłym wieku własną matkę, gdy już był senatorem i godził się, by ta ciężko pracowała na stanowisku kucharki lub portiera, praktycznie do ostatnich miesięcy swojego życia, to jest do 77 roku życia. Czy ktoś taki może oceniać relacje rodzinne innej osoby? Zdaję sobie doskonale, proszę Państwa, sprawę, że to, co przed chwilą zrobiłem, jest to działanie, które nie powinno mieć miejsca. Proszę mi jednak wybaczyć, skoro ja zostałem tak potraktowany przez pana Augustyna, muszę adekwatnie postąpić. Do tej pory przyjmowałem oszczerstwa kandydata Augustyna bez reakcji. Jednak uważam, że wyborcy powinni znać metody działań kandydata Augustyna. Dopóki ubliżał i pomawiał tylko moją osobę, to jako osoba uczestnicząca w życiu publicznym przyjmowałem to z podniesionym czołem. Nie mogę jednak godzić się na to, by do swojej brudnej kampanii wyborczej pośrednio włączał także mojego syna. Na dalsze tolerowanie takiego działania nie może już być mojej zgody. Dzisiaj przed Państwem oświadczam, że z chwilą, gdy kandydat Augustyn straci immunitet senatorski, to złożę na niego doniesienie do prokuratury o zniesławienie mnie i innych urzędników starostwa. Będę dochodził też obrony moich dóbr osobistych i osób mi najbliższych. Gdyby jednak wyborcy uznali, że kandydat Augustyn może ich nadal reprezentować w Senacie, to liczę na to, że nowy Senat uchyli immunitet senatorowi lub on sam z niego zrezygnuje. Jestem byłym sportowcem, obecnie sędzią międzynarodowym. W sporcie, w życiu i polityce kieruję się zawsze zasadami fair play. Nie ma mojej zgody na to, by życiem publicznym rządziło pomawianie i bezpodstawne donosicielstwo na moją osobę, czynione przez kandydata Augustyna. Już nigdy więcej kandydat Augustyn bezpodstawnie i bezkarnie nie pomówi mnie i nie zgłosi na mnie bezpodstawnego doniesienia. Dziękuję Państwu za uwagę. Czy możemy zadawać pytania? Nie, proszę Państwa, skończyłem na tym swoim... A dlaczego jest tryb wyborczy? Proszę Państwa, tryb wyborczy skończy się tym, że na Państwa antenie na przykład
pojawi się, dajmy na to 30-sekundowe oświadczenie. Informacja ta dotrze do wąskiego grona odbiorców. Chcę w swojej, że tak powiem, działaniu połączyć dwie sprawy senatora Augustyna, mianowicie bezpodstawne pomówienie nas jako urzędników starostwa i kolejne insynuacje, jakie wypowiedział pod moim adresem, sugerując w pytaniach, oczywiście zrobił to bardzo sprytnie, bo zasugerował w pytaniach, że mogę być przestępcą. Tyle w tym temacie. Dziękuję Państwu za uwagę.